Witam, z tej strony Wojto PKP. Właśnie znajduję się na terenie targów Amber Expo. Podczas trwających od 24 do 27 września największych w Polsce i drugich w Europie targów kolejowych Trako 2019. Jest to już 13. edycja targów, a impreza ta odbywa się co 2 lata naprzemiennie z targami InnoTrans w Berlinie. W tym roku w targach wzięło udział ponad 700 wystawców z 30 krajów. Pawilonów do zwiedzania jest sporo, plus dodatkowa ekspozycja taboru na zewnątrz. Postaram się nagrać możliwie najlepszą relację z targów, co przy ilości odwiedzających gości łatwe nie będzie, więc nie przedłużając, zaczynamy zwiedzanie od szybkiej prezentacji taboru przed budynkiem głównym. Później przejdziemy do hali wystawienniczej A. Zaczniemy od ekspozycji zewnętrznej tory A. Dalej hala A. Tramwaj Tango dla Ostrawy. Produkcji Stadlera. Krótka prezentacja wnętrza. Nie, ja już nie wiem.
na koniec zabytkowy tramwaj i kończymy pierwszą część prezentacji zewnątrz taboru. Zapraszam na część drugą, hale wystawiennicze, drugą część zwiedzania. Zwiedzanie zaczynamy od stoiska grupy Newag. Bello Orient Express. Dzień dobry.